Jak wybrać szkołę średnią czy wyższą, a może nawet i kurs dokształcający? To problem nie jednego młodego człowieka, ale młodzi ludzie mają sprecyzowane kierunki i wiedzą, czym się kierować przy wyborze szkoły. No przede wszystkim na to, jak się prezentuje tak wobec innych szkół, jak są wyniki w tej szkole, tak co ma do zaoferowania. Na wyniki zazwyczaj, tak jakie były poziomy matur i wszystko takie. Na targach edukacyjnych można było zapoznać się z ofertą kilkudziesięciu szkół i uczelni z Piotrkowa oraz regionu. Każdy dwoił się i troił, by swoją placówkę zaprezentować jak najlepiej. Ulotki, prezentacje dorobku szkoły to nie wszystko, czego chwytali się podczas promocji. Zawsze na targach towarzyszą nam słuchacze naszych kierunków i oni sami z pierwszej jakby ręki podają informacje, jaka jest jakość kształcenia, jaka jest atmosfera w szkole, jakie są warunki. Targi edukacyjne w Piotrkowie to już tradycja. Organizowane są po to, by pomóc młodzieży w ukierunkowaniu swojej przyszłej kariery zawodowej. Targi edukacyjne w Zespole Szkół Gimnazjalnych nr 1 jest to pewnego rodzaju tradycja na rynku targów edukacyjnych. Sama lokalizacja tych targów w Piotrkowie Trybunalskim powoduje, że targi odbywają się w centrum. Jednak lokalizacja ta jest najdogodniejszą dla gimnazjalistów i przedstawicieli szkół średnich. Targi edukacyjne organizowane są już od 14 lat. Oferta co roku jest bogatsza i przyciąga coraz więcej szkół.